Profesorze, jesteśmy po 6. forum metropolitalnym, które odbyło się pod hasłem Metropolia, peryferia, pogranicze. Czy Lądek to pogranicze, czy peryferia, czy metropolia? Ja bym powiedział tak, że na pewno Lądek leży na pograniczu, a więc pogranicze. Na pewno jest dość oddalony od stolicy, więc ma wszelkie cechy peryferii, ale czasami bywa metropolią, to znaczy tutaj przyjeżdżają od czasu do czasu ludzie znaczący, tu odbywają się od czasu do czasu znaczące wydarzenia. Być może tutaj gdzieś mocząc się w jakiejś wannie, prawda, ten Iłów podejmuje jakieś ważkie decyzje, więc w tym momencie Lądek staje się czymś w rodzaju metropolii, prawda, także bywa metropolią. Jeżeli by jeszcze wyobrazić sobie czy pomarzyć, że gdzieś w jakimś sezonie, no nie wiem, w tym sezonie uzdrowiskowym, tu przenosi się spora część elity wrocławskiej po to, żeby, no, żeby się jakoś zregenerować, no to w tym momencie pełniłby wszelkie funkcje metropolii, prawda? Także to jest pytanie o w ogóle o sens pojęcia metropolitalności w naszych czasach, na ile to musi być skupione w wielkim mieście, a na ile może być rozproszone. No i się raczej stawiali pytania niż dawali odpowiedzi, ale no myślę, że Lądek, myślę, że Lądek może pomarzyć o tym, żeby być może nie tyle metropolią, ale jakimś centrum aktywności, centrum tworzenia idei, pomysłów. Jeżeli centrum, to na jakim planie? Czy dolnośląskim, na planie ziemi kłodzkiej, dolnośląskim, a może europejskim? Wiek XXI, prawda, więc można sobie wyobrazić, że i światowym. No niech pan sobie wyobrazi, że tutaj gdzieś osiądzie i zacznie w internecie publikować swoje rozmyślania, jakiś wzięty bloger. No jak tak, no gdzieś okolice Złotoryi i Matka Kurka, prawda? No można powiedzieć, że w momencie, w którym działy się na jakieś te najbardziej skandaliczne rzeczy, proces jego z Owsiakiem i tak dalej, światła reflektorów były skierowane na sąd w Złotoryi i to dzięki, nie dzięki jakiejś tam, ale dzięki jednej osobie, która działając w internecie potrafiła przyciągnąć i skupić na sobie uwagę opinii publicznej. Więc coś takiego można sobie w XXI wieku wyobrazić również w Lądku. To dlaczego ogranicza się do Polski, może i światowym. To wszystko tu zależy przede wszystkim, tak jak powiedziałem, od ludzi. Od ludzi, od ich pomysłów, od idei, od tego, kto i o czym będzie ty w tym Lądku rozmawiał. O wartościach. O wartościach warto rozmawiać zawsze, bo to jest pytanie o to, co jest dla nas drogie, co jest dla nas ważkie. Ważne jest, żeby ludzie czuli się związani z miejscem, w którym mieszkają, nie wstydzili się go, tylko je sobie cenili, widząc nawet słabe strony. Tak jak jesteśmy przywiązani i za wartość uważamy na ogół, prawda, swoje rodziny, chociaż w rodzinie różnie bywa, prawda, zdarza się i czarna owca i jakiś dziadzio bohater, prawda, no to wszystko może się w rodzinie zdarzyć, ale w zdrowej sytuacji człowiek jest do tego przywiązany, to sobie ceni, prawda, dba o swoje nazwisko i no, przedstawia się innym bez specjalnych kompleksów, prawda? To samo powinno być w miejscowości. Ludzie powinni być do tego przywiązani. Nie tylko do miejsca, do nazwy, do tradycji, którą trzeba wpierw poznać, prawda? Albo stworzyć. Muszą być przywiązani do krajobrazu, który tu akurat jest przepiękny, prawda? Do jakichś elementów kulturowych. Zabytki, znaczące budynki. I znowu tutaj Lądek ma pewne wyraźne plusy, prawda? To centrum uzdrowiskowe jest przepiękne, no kilka tam budynków warto by jeszcze wyremontować, ale poza tym jest to i urbanistycznie, i architektonicznie bardzo ciekawy układ, ale jeszcze biorąc pod uwagę pofałdowanie terenu i to wszystko jest bardzo urokliwe.
No, do tego to miasteczko, prawda, lądek obok, które też ma swoje walory, chociaż też tam troszkę zapaskudzono jakimś takim byle jaką architekturą, ale w każdym razie są te walory, do których... Mówi pan o rynku, tak? Tak, ale jest tutaj co cenić, ja bym powiedział, i te wartości warto odkrywać i je sobie uzmysławiać. To jest też kwestia tego, co jest troszeczkę dalej, prawda, no jest tutaj... No, takie walory jak pasmo Śnieżnika, najwyższe w tej okolicy. No, czeskie sąsiedztwo, które trzeba by też zwaloryzować, a więc docenić jakoś, prawda, żeby to było silniej obecne w naszej obecności. Z Lądka, no przecież no, jest orzut beretem, są też urokliwe miasteczka po czeskiej stronie, prawda, Jesienik. Czy my doceniamy, mówię o całym regionie, pan jako autor strategii województwa, czyli naczelny strateg województwa, widzi sprawy szerzej i widzi to pogranicze. Czy Lądek ma szansę na to, żeby wykorzystać ten swój pograniczny charakter na rzecz rozwoju? Czy Czesi nas lubią Czesi no pytanie, czy mają powody, żeby nas lubić, zwłaszcza jeśli się weźmie pod uwagę jakieś sporne historyczne roszczenia dotyczące Kotliny Kłodzkiej, to jak powiedział, no, nasze relacje z Czechami są relacjami trudnymi jak zwykle z sąsiadami. No, nie mamy łatwych relacji z Ukraińcami, nie mamy łatwych relacji z Niemcami, prawda, prawda i tak dalej, ale to jest mało ważne. Czesi ze względu na różnice kulturowe, jakby powiedzieć, inaczej kształtują swoje własne życie i z pewną nieufnością patrzą na nasz sposób bycia, prawda? Tak jak my na ich, my ich widzimy przez pryzmat Szwejka, co większość znajomych Czechów uważa za no, pewne daleko idące uproszczenie, prawda? No, woleliby, żebyśmy zobaczyli też przy okazji oprócz Szwejka no, i Jana Husa i parę innych rzeczy i ich ukochanego Masaryka i żebyśmy docenili i tak dalej, i tak dalej. A więc ta przyjaźń nie jest łatwą przyjaźnią, ale jest możliwa, czego dowodem jest Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka i to, co ona tutaj na tym właśnie pograniczu osiągnęła. I to trzeba też, to jest wartość, którą warto pielęgnować. To że szlak tej Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej będzie należycie wyeksponowany, jest znowu pewną wartością dla tej miejscowości. Warto, o właśnie, jeżeli mówimy o metropolitalności, to trzeba pamiętać, że tutaj tworzono spory kawałek historii Europy Środkowej, prawda? To jest szalenie ważne, spotkanie między późniejszym prezydentem Havlem i znaczącymi osobami w polityce polskiej, prawda, no, ukształtowało troszkę rzeczywistość po roku 89. Ale to czeskie otoczenie, no to trzeba tu je przede wszystkim dostrzec. Tutaj widziałem jakieś reklamy, które oferują kuracjuszom wyjazd do Pragi. To jest bardzo dobrze, no bo Praga jest tutaj bardzo blisko, jest okazja, żeby ktoś, kto przyjechał z innego kawałka Polski, stolicę Czech odwiedził. Jedno z najpiękniejszych miast na świecie na pewno. Ale też nie widzę za to no, do takiej prostej oferty, jak to, żeby podwieźć ludzi pod Pradziada na przykład. Tam można niemal pod szczyt dojechać, a potem spacerem wejść na wysoką, ładną górę z rozległymi widokami. A więc trzeba by zobaczyć, lepiej zinwentaryzować to, co mamy niedaleko po czeskiej stronie i spróbować to wykorzystać w ofercie tej miejscowości, prawda? I na odwrót, otworzyć się na braci Czechów i spróbować odpowiedzieć na jakieś ich tutaj potrzeby. Z tym, że tu jest sytuacja troszeczkę trudniejsza niż w innym kącie Kotliny Kłodzkiej, myślę o Kudowie. No, tam leci trasa międzynarodowa, jest przejście graniczne, jest spore miejscowości ze sobą graniczą, czyli to w takim łagodnym terenie, więc łatwo jest o jakąś współpracę, wymianę, inne takie rzeczy. Tutaj no, jest troszeczkę inaczej, bo tutaj wyraźnie coś się kończy. Prawda? No, to przejście w Lutyni Trawnej jest przejściem w zasadzie o lokalnym znaczeniu. Czy to walor, czy przeszkoda? No, ja jestem
Ja jestem przeciwnikiem takiego patrzenia na sprawy. No każda zidentyfikowana przeszkoda może stać się walorem. No nie weźmy tak gdzieś w Stanach Zjednoczonych taką wielką terenową przeszkodę jak Wielki Kenyon, prawda? Można by siedzieć i płakać, taka rozpadlina, przeszkoda i tak dalej. Można z tego zrobić atrakcję turystyczną, tak może hej, prawda? To jest pytanie, co dla kogo? Dla jednych coś jest przeszkodą, dla innych nie jest przeszkodą. Weźmy jakieś to, co jest tutaj typowe, jakieś takie tworzące się w okolicy osiedla całe, ludzi, którzy szukają tutaj drugiego domu. No, mieszkańców Wrocławia, często osoby mające spore znaczenie gdzieś tam, czy obecnie, czy kiedyś w polityce lokalnej, regionalnej. Takich tu jest sporo, w Kotlinie Kłodzkiej i w okolicy Lądka. No to można powiedzieć tak, że z jednej strony to, że jakieś takie osiedle jest słabo skomunikowane ze światem, to jest przeszkoda i tak dalej. Ale ci ludzie akurat szukają miejsca odosobnienia, więc dla nich jest to plus. Jeżeli człowiek sobie to widać z wybitnymi aktorami na przykład, którzy potrafią z jakichś defektów własnej urody, które by normalnego człowieka zabiły, zrobić atuty, które pozwalają im funkcjonować jako niepowtarzalne osobowości gdzieś tam na ekranie. Tu jest pytanie, trzeba dobrze zinwentaryzować, dobrze się przyjrzeć i nie za szybko klasyfikować, jeżeli widzimy jakąś przeszkodę, tak? To może da się z niej zrobić atrakcję. Może da się powiedzieć, mieszkamy, jesteśmy dobrze oddzieleni od świata i zrobić z tego plus. Więc to trudno powiedzieć. Lutynia Trawna gdzieś w jakichś takich moich marzeniach kiedyś było takie, żeby gdzieś tutaj w okolicy Lądka znalazła swoje przejście, taka trasa, której brakuje nie nam, ale braciom Czechom, prawda? Łącząca jedne czeskie terytoria na wschód od Kotliny Kłodzkiej z tymi na zachód. Tu jest najwęziej, więc gdzieś tutaj, prawda, można by sobie wyobrazić, że takie przejście mogło być. Ale coś takiego by z jednej strony było plusem, impulsem rozwojowym, ale z drugiej strony, od razu powiem, stanowiłoby zagrożenie. Bo pojawiłby się duży ruch, jakaś kameralność tego miejsca, bo to, co tu jest urokliwe, to jest kameralność tego. To nie jest Zakopane, gdzie się przewalają straszne tłumy, to nawet nie jest Kudowa, gdzie tego ruchu i ulicznego, tam jest zdrój, dobrze zszyty zresztą miasta, właśnie przerasta jedno drugie, nie ma takiego wyraźnego rozdziału, że tu jest miasto, a tu jest zdrój, prawda? Ten podział jest w Lądku, ten podział jest w Dusznikach. Natomiast tam jest to wszystko przerośnięte i to ma oczywiście jakieś plusy, prawda? Ale ma też minusy. Tam człowiek który przyjeżdża, jest w spalinach, prawda? Bo samochody jeżdżą, prawda? Jest większy tłok, przetłoczenie tego wszystkiego. A tu jest to wszystko jakieś kameralne. Ja powiem od razu, że ta kameralność kiedyś mnie urzekła w Lądku. Ja tu byłem na kuracji lat temu, strasznie dawno, za 40. Ale po jakimś wypadku mnie tutaj gdzieś stawiali na nogi. I co mnie tu urzekło? Było tych jak na bolszewickie czasy, tych kawiarenek trochę, czegoś. I zdaje się, że większość z nich do tej pory się przekształciła, wygląda lepiej niż kiedyś. Ale drugiego dnia przychodzę do takiej kawiarenki, siadłem przy tym samym stoliku, gdzie siedziałem poprzedniego dnia między zabiegami, piłem kawę i lampkę czerwonego wina. I podchodzi do mnie kelnerka i pyta, dla pana to co zwykle? Ja w tym momencie już zostałem kupiony, zostałem rozpoznany, zaakceptowany, to co zwykle, bo wczoraj coś zabawiałem, a ta panienka mnie zapamiętała. No dobrze, ale jak widać skala wówczas, ale myślę, że i teraz była taka, gdzie można, jak powiedzieć, troszkę zindywidualizować podejście i do pacjenta, i do klienta, i do czegoś, może tędy. Robi się domowo. Żeby człowiek czuł się u siebie. Szybko, prawda, wchodził w jakieś te lokalne rzeczy. Przestrzeń jest czytelna. Układ urbanistyczny jest bardzo czytelny. Trudno tu zabłądzić.
Nie jest to wszystko przetłoczone, prawda? Jest ta część uzdrowiskowa jest bardzo, bardzo dobrze zaplanowana i nieźle jakby powiedzieć, nieźle się prezentuje. Prawda? I oczywiście parę domów wygląda byle jak, coś powinno zmienić właściciela albo znaleźć właściciela, no to jest normalna sprawa tutaj, ale to wygląda nieźle i tu człowiek może dość łatwo czuć się u siebie. Może na tym trzeba budować, a nie na skali, prawda? Profesorze, zbliża się ostatni czas funduszy europejskich. Na co tego typu miasta bądź konkretnie Lądek powinien zwrócić szczególną uwagę? Proszę pana, ja bym powiedział tak, że powinien zwrócić uwagę na to, żeby korzystając z tych funduszy, tak przekształcić swoje funkcjonowanie, żeby mógł działać stabilnie na jakim takim poziomie bez tych funduszy, żeby mógł stanąć na własnych nogach. Bo to jest szalenie ważne. Ja obawiam się, że bardzo wiele miejsc, które dorwały się do tych funduszy, z chwilą, kiedy one się skończą, one padną, bo nie potrafią funkcjonować bez takiego zewnętrznego zasilania. Więc Lądek powinien zastanowić się i spróbować zainwestować w to, w swoją przyszłość, ale przyszłość już bez tych funduszy. To znaczy w tego typu rozwój, który będzie no, atraktorem dla przyjezdnych, ale i ożywi lokalną gospodarkę, tak żeby ona później mogła funkcjonować bez tego zasilania. O czym myślę tutaj? No przede wszystkim no chyba warto pomyśleć o integracji. O tym, żeby no właśnie jakoś ten Lądek wpisać w ten szerszy kontekst. No bo walory Lądka to dobrze, no te uzdrowisko tu na miejscu, ale tuż obok, prawda, są szalenie atrakcyjne tereny turystyczne. Wprawdzie to sąsiednia gmina, stronie śląskiej, ale może warto pomyśleć o jakichś wspólnych przedsięwzięciach po to, żeby te organizmy lepiej ze sobą współgrały. Nawet to, że stronie śląskie może zaoferować w zimie atrakcje takie jak Czarna Góra, prawda, i to wszystko, co tam się dzieje. No dobrze. Mogłoby tak być, że może by zrezygnował z części ambicji tych deweloperskich i umożliwił lądczanom, prawda, lepsze życie z wynajmu tutaj no, mieszkań czy miejsc pobytu. Czyli wciąż duch Solidarności musi... Ale Solidarność i dalej współpraca. No, jakiś system dojazdu tam, do tamtych atrakcji, prawda, no, żeby ktoś, kto jest w Lądku, mógł, prawda, no jakoś skorzystać z tego, co jest wszędzie dookoła. Ja tu nie widzę, właśnie to jest ta słabość transportowa Lądka jest głównym hamulcem. Ale tu jest trudno z dojazdem, prawda? No, kolej nie istnieje, PKS jeździ rzadko, prawda? No, te pozostaje prywatny transport, ale nawet nie zauważyłem czegoś takiego, co widać na innych terenach takich, no właśnie jakiegoś systemu no, zbiorowej komunikacji, no typu mikrobusy czy coś, które pozwalały ludziom się przemieszczać łatwo i oferowały no, jakieś usługi no, poza tym samym Lądkiem. Prawda? Mówię, poza Lądkiem tu jest od groma ciekawych rzeczy. O rzut beretem są atrakcje całej Kotliny Kłodzkiej, ale i wszystko to, co jest po czeskiej stronie, prawda? I inne takie. Więc to, że człowiek tutaj, prawda, się gdzieś instaluje, prawda? Ale skorzysta z nart na Czarnej Górze i na odwrót, ktoś, kto pojeździ na nartach na Czarnej Górze, wieczorem skorzysta z usług uzdrowiskowych, prawda, wymoczy się gdzieś w Lądku, prawda? Skorelowanie tych usług może dać ciekawą ofertę dla narciarzy na przykład, prawda? Nie tylko, że
może pojeździ po tej, ale jeszcze może, prawda, na usługi regeneracyjne, prawda, w lądku sobie. Pomijając to, że lądek mógłby być takim salonem dla tych narciarzy. Tutaj jest. No więc właśnie... cały czas rozmawialiśmy w kategoriach saloniku dolnośląskiego o lądku, ale jeszcze nawiążę do tematów transportowych. Lotnictwo, lądowiska, lotniska. Czy to jest czas na tego typu rozwiązania? Wie pan, ja jestem człowiekiem z innej bajki. Ja się na tym nie znam. Na pewno warto tę sprawę przewentylować i przyjrzeć się temu. Może rzeczywiście, może nawet warto przeskoczyć jakieś tutaj etapy rozwoju, prawda, i znowu ze słabości zrobić jakąś lądowiska. No, miejsc na lądowiska pewnie nie brakuje tutaj, no bo to w końcu nie musi to być, Bóg wie, jak nasycone infrastrukturą, prawda, ale mówię, to jest na pewno coś, czemu warto się przyjrzeć, ale ja nie potrafię powiedzieć, nie znam się na tym. Czy i jaki byłby rynek na to? No, wiadomo, że tego jakiegoś takiego prywatnego, małego ruchu samolotowego, prawda, który może być pokaźny z ekonomicznego punktu widzenia, w Polsce jest w ogóle niewiele. To u nas jakoś raczkuje. Jesteśmy w tyle za, nie tylko za rozwiniętymi krajami z zachodu, ale i za Czechami, prawda. Czy byłaby tu jakaś szansa na coś, to ja nie wiem, ale trzeba szukać. Trzeba szukać i trzeba na pewno temu się przyjrzeć. Przeskoczę do kolejnego pytania z pozornie innego obszaru. Jest pan inicjatorem największego na Dolnym Śląsku spotkania samorządowców w Krzyżowej. Od wielu, wielu lat samorządowcy spotykają się w Krzyżowej, debatują, ale obserwuje pan też rynek konferencyjny. Czy rynek konferencji na planie lądeckim to jest szansa na rozwój, czy to jest, wie pan, model, w którym lądek się znajdzie? Ja myślę, że to jest też kolejna rzecz, której trzeba się bardzo uważnie przyjrzeć. Niewykluczone, ale pewności ja bym nie miał, bo trzeba pamiętać, że w oparciu między innymi o fundusze europejskie różne kongresowe instalacje powstały, jak Dolny Śląsk długi i szeroki. I nawet jest ich sporo. Każda taka infrastruktura wymaga pokrycia kosztów utrzymania, które nie są banalne. Natomiast no, duże konferencje, bo o czymś takim mówimy, drobne konferencje, no to tak jak ta, w której tu uczestniczyłem, no to można w tej chwili w lądku bez kłopotu organizować, ale to... Jeżeli mówimy o centrum konferencyjnym, to myślimy o dużych konferencjach. No, proszę zobaczyć, ile takich dużych konferencji w ogóle na Dolnym Śląsku się odbywa. Sam Wrocław ma ogromne możliwości w tym zakresie, prawda? No, więc tu trzeba sprawie też się przyjrzeć, żeby się, no, jakby powiedzieć, nie wpuścić w maliny. Bo to jest temat na pewno trudny, bo zrobienie centrum to jest sprawa dość prosta. Jeżeli się znajdzie środki, na przykład europejskie, no to można zainwestować w jakąś skorupę, to wszystko może być, ale później problem akwizycji imprez, które by się tam odbywały. No to forum to Dolnośląskie Forum Polityczne i gospodarcze w Krzyżowej organizowaliśmy przez 15 lat, prawda? Ale obserwowałem przy tym, no, ile wysiłku Krzyżowa musiała wkładać w to, żeby tam był ciągły ruch w interesie. A mają uprzywilejowaną sytuację ze względu na te powiązania polsko-niemieckie, na grupy młodzieżowe, jakieś specjalne fundusze, które mogą wykorzystywać. A więc trzeba temu się też przyjrzeć. No, oczywiście lądek powinien przyciągnąć powiedziałbym takie imprezy, które się odbywają systematycznie i które ludzie mają wpisane w kalendarz. No jeden festiwal filmów górskich to trochę mało, prawda? No to jak takich tego typu imprez powinno być znacznie więcej, ale jakie? Na jaki jest w tej chwili rynek, prawda? Czym by to mogło być, prawda? Kto by tu chciał przyjechać? To już jest sprawa
Sprawa trudna. Panie profesorze, po 3 dniach wyjeżdża pan z wrażeniami jakimi z Lądka? No. Z dobrymi, no. Dobrymi. Z dobrymi wrażeniami, no, tym bardziej, że no, cała konferencja była udana, ludzie ciekawi, prawda, inteligentni, trochę dobrych rozmów. No i ten spacer po Lądku, który w moim przypadku pozwolił sobie przypomnieć jakieś takie, no jakby powiedzieć, epizody, kiedy no, byłem 40 lat młodszy, to każdego starca wzruszał. Dziękuję uprzejmie. Czyli wracamy do Lądka w przyszłym roku. No pewnie, że ja za 40 lat już nie. Na pewno to proszę nie liczyć, ale za rok to może tak. Dziękuję uprzejmie.